Kazimierz Węgrzyn, świeżo upieczony ekspert Telewizji Polskiej, współkomentator Mateusza Borka na Mistrzostwach Europy. Gratuluję powołania, panie Kazimierzu, do naszej drużyny. No i proszę opowiedzieć, jak do tego doszło. No sam byłem zaskoczony telefonem Mateusza Borka. Zadzwonił do mnie chyba tydzień temu i zaproponował. Moje zdziwienie było duże, ale z przyjemnością przyjąłem jego propozycję. Oczywiście dziękuję Telewizji Polskiej za to zaufanie, które mnie obdarzają. No, dla mnie to jest wielka przygoda, szykuje się wielka przygoda. Tak jak powiedziałem już na konferencji, że tylko tliła mi się taka nadzieja, że może kiedyś fajnie było skomentować mecz reprezentacji polskiej i dzisiaj jest to bardzo blisko. No, wielki zaszczyt. Doświadczenia na pewno nie można panu odmówić, bo myślę, że kilkaset, tak powiem, to nie przesadzę, meczów ekstraklasy skomentowanych ma pan za sobą, ale jednak reprezentacja to jest chyba trochę inna para kaloszy. No tak, wyzwanie duże. Ja na takiej wielkiej imprezie jeszcze nigdy nie byłem, dlatego też debiutuję na tej imprezie. No zobaczymy. Przede wszystkim no, ja czekam na to, że będzie się komentowało mecze ze stadionu, bo to jest coś, co lubię. Zamkniętym w czterech ścianach to troszeczkę inaczej jeszcze. W tym momencie oglądanie tych meczów to też nie wygląda na tyle dobrze. Mam nadzieję, że nawet zapełnienie stadionu w tych 20% to będzie już coś takiego normalnego, gdzie i przyjemnie będzie się grało, i przyjemnie będzie się oglądało i też komentowało, bo to też jest, myślę, ważne. To, żeby te trybuny żyły na boisku. W Rosji chyba nawet będzie większy ten procent, a przecież wy skomentujecie mecz otwarcia nasz ze Słowacją w Petersburgu. Chyba dobra wiadomość, no wiadomo, że to ten początek, więc może być trudno, nie wiem, czy jakaś trema z pana strony, ale jednak ta Słowacja, czyli w teorii, przynajmniej na papierze, rywal najsłabszy, największa okazja do zwycięstwa, może nawet efektownego. Zgadza się pan? Tak, no w Petersburgu jest wielki stadion. Ja byłem w Petersburgu bodajże chyba 8 lat temu na meczu Ligi Mistrzów, ale tam był jeszcze ten stary stadion. Ten nowy stadion, tego stadionu nie widziałem, ale przez to mamy to szczęście jako szczęście. No, oglądający mają szczęście, że tych kibiców będzie pewnie sporo. Na pewno jest trema. To tak myślę jak u piłkarza, który debiutuje, który nawet przed każdym meczem ważnym ma jakąś tremę. Natomiast myślę, że to w momencie wyjścia na boisko i tak samo w przypadku komentatora, rozpoczęcia meczu, pierwszy gwizdek powoduje to, że tak naprawdę człowiek zaczyna wchodzić w ten mecz i chciałbym, żeby tak było też na tych mistrzostwach. Porozmawiajmy sekundkę o sporcie, o naszej reprezentacji. Jak pan ocenił zmianę selekcjonera, jednak z selekcjonera, który ten awans wywalczył? I nie tyle również samą zmianę, jak termin, datę, że akurat w takim, a nie innym momencie, bo niektórzy mówią, że jeżeli już zwolniono Jerzego Brzęczka, to może trochę za późno, bo Paulo Sousa jednak dostał trochę mało czasu przed tymi mistrzostwami. No myślę, że chyba większość obserwatorów ma takie wrażenie, że jeżeli coś zrobił trener Brzęczek dobrego, awansował na Mistrzostwa Europy, no to dlaczego nie dać mu tej szansy, żeby też te mistrzostwa poprowadził? Byłem zaskoczony oczywiście, natomiast no zobaczymy, czy tutaj ta decyzja prezesa Bońka była słuszna, czy nie. No już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć, jak drużyna gra, czy jest zmiana na plus, że drużyna za nowego trenera gra lepiej. No, będziemy tego świadkami już niedługo. A pana zdaniem gra lepiej na podstawie tego, co pan widział w marcu? Ja wiem, że to bardzo mało czasu, ale jak się panu podobało przede wszystkim to przejście na inny system taktyczny? Na razie myślę, że to był za krótki czas trenera, żeby odcisnął piętno na swojej pracy. To inaczej, ale pan lubi system z wahadłowymi, czy jednak jest pan zwolennikiem czwórki z tyłu? Ja myślę, że tutaj system chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo chociażby z naszego podwórka Raków Częstochowa od początku, zresztą nie tylko wejścia do Ekstraklasy, ale i w pierwszej lidze z tym systemem grał z powodzeniem. Ale ja na przykład przeszłam sezon. Tak, więc jak gdyby, jeżeli to jest skuteczne, to jak najbardziej tak. Widocznie trener Sousa widzi potencjał naszych reprezentantów taki, że ten system będzie no, dla niego skuteczniejszy. Są na pewno plusy i minusy takich systemów. Dobrze, to na koniec jeszcze o Ekstraklasie, bo zawsze była panu ona bliska. W momencie powołania, tak jak sobie wyliczyliśmy chwilę przed rozmową, tutaj jeszcze było czterech zawodników z Ekstraklasy, czyli Piątkowski, Puchacz, Kacper Kozłowski z Pogoni i Jakub Świerczok z Piasta Gliwice jeszcze. Który z nich pana zdaniem będzie miał najbliżej gry, będzie miał najłatwiej? No łatwo to jest szeroko powiedziane, ale który będzie najwięcej występował w czasie Mistrzostw Europy? No to trudno powiedzieć, niemniej jednak wydaje mi się, że
puchacz, mówiliśmy o puchaczu, że jeszcze jest polskiej ekstraklasy, tak, więc wydaje mi się, że pod nieobecność, myślę, Recy, puchacz, który na tej pozycji wahadłowego, myślę, radzi sobie, ma dobrą wydolność, dobre parametry takie siłowo-szybkościowe, więc myślę, że to jest piłkarz taki, który jeżeli dobrze wejdzie, to może dobrze zacznie, dobrze skończy, jeżeli oczywiście trener mu da szansę, ale trudno powiedzieć, no pewnie ten moment teraz taki zgrupowania pokaże pewnie trenerowi, kto jest w dobrej formie, kto w tym systemie czuje się najlepiej. A to, że czterech piłkarzy czy pięciu z ekstraklasy, to tutaj się nic nie zmienia. Zawsze tak było, że ci najlepsi wyjeżdżają i później jak gdyby też w tej reprezentacji zostają, będąc w ligach zagranicznych. A jak pan ocenia potencjał, czy umiejętności, może już te, które ma w tym momencie Kamila Piątkowskiego, bo on bardzo udany sezon, wybrany młodzieżowcem sezonu i też chyba obiecujące wejście do reprezentacji Polski. Wydaje się, że może nawet w tym systemie z trójką stoperów, to jest pozycja panu bliska, może gdzieś tam zagrać miejsce w pierwszej jedenastce. No myślę, że biorąc pod uwagę tego zawodnika, to się świetnie rozwija. No zastanawiam się, na dużej imprezie, przy dużym obciążeniu psychicznym, czy to jest piłkarz, który ma na tyle doświadczenie, żeby dobrze zareagował. No niektórzy potrafią sobie radzić z tym stresem, który na pewno będzie w tych meczach, ale z drugiej strony patrząc na to ustawienie, to jemu do tego najbliżej, bo on w trójce obrońców już gra z trenerem Papszymem kilka lat, więc on takich problemów nie będzie miał w ustawieniu, poruszaniu się po boisku, ale zobaczymy. No to też na pewno byłoby jakieś zaskoczenie, jeżeli ten piłkarz wszedłby od razu do pierwszej jednastki od pierwszego meczu na Mistrzostwa Europy. Już miałem kończyć na Ekstraklasie, jeszcze ciągnę za język, ale jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Czy pana nie martwi słaba forma, no, słaba to może dużo powiedziane, taka sobie przeciętna forma w ostatnich tygodniach Jana Bednarka, to jest raz. Kamil Glik dopiero co spadł, nie wiem czy z hukiem, ale spadł z Serie A, to jest druga sprawa. Wojciech Szczęsny też forma nie najwyższa, do tego kontuzja Łukasza Fabiańskiego, z tego co wiemy na ten moment lekka, nic się powinno strasznego nie stać, ale jednak trochę tych problemów indywidualnych w naszej formacji defensywnej u tych najważniejszych piłkarzy jest. No niewątpliwie chciałoby się, żeby każdy z tych piłkarzy powołanych odgrywał pierwsze skrzypce w swoich zespołach, tak jak Krychowiak, który no, jest w tym momencie genialnie oceniany w jednostce sezonu właściwie w Rosji. No to jest na pewno problem. Jeżeli chodzi o Bednarka, ja już chyba dwa lata temu pomyślałem sobie o tym piłkarzu, że to może być przyszły lider reprezentacji Polski i dobrze się rozwijał, natomiast Liga Angielska to też jest to przestawienie. Ja wiem, że Bednarek świetnie się przestawił, świetnie w wielu meczach funkcjonował w swojej drużynie, ale może jakieś przesilenie, może potrzebują właśnie trochę zmiany środowiska po to, żeby poczuć się lepiej, trochę zapomnieć o tych może słabszych występach, ale wiem, że jest to piłkarz, który cyklicznie rozgrywał swoje mecze w swoim zespole, miał pewne miejsce, więc może jakieś przesilenie. Miejmy nadzieję, że to jest piłkarz, który no, przyzwyczaił nas do pewnego dobrego poziomu i z niego na mistrzostwach też nie zejdzie. To już naprawdę na koniec. Czy Kazimierz Węgrzyn jest team Fabiański czy team Szczęsny? Kiedyś pamiętam, oglądając Fabiańskiego meczu, miałem takie nerwy, że ten piłkarz w jakiś sposób, no czasami zdarzały mu się błędy. To jest od pewnego czasu, grając w reprezentacji, ustabilizował swoją formę i tak naprawdę wybór między Szczęsnym a Fabiańskim był dla mnie bardzo bardzo trudny, nieoczywisty. Fabiański pokazał, że też potrafi być solidnym bramkarzem, który potrafi ratować swój zespół w trudnych sytuacjach. Ja dalej nie wiem, kto jest lepszym bramkarzem, czy Szczęsny, czy Fabiański. Trener oczywiście wskazał tego numer jeden, natomiast Fabiański uważam, że może czuć się trochę poszkodowany, że to tak zostało ustalone przez trenera, bo ja na jego miejscu na pewno miałbym trochę żalu.